Przy zamówieniu na oficjalnej stronie producenta wpisz kod rabatowy MAXIEKU TUTORIALS. Uzyskasz 5% rabat oraz przyczynisz się do rozwoju kanału. Witam. W tym filmie zajmiemy się tematem interwałów serwisowych oraz olejowych. Warto zwrócić uwagę, iż są to dwie osobne inspekcje, dla których musimy modyfikować osobne wartości. Oczywiście nie we wszystkich modelach pojazdów one występują, natomiast jeżeli już widzimy, że te opcje są rozgraniczone, to warto wiedzieć, że inspekcję olejową możemy często zrestartować poprzez komputer pokładowy w naszym pojeździe, tak jak widać na filmie. Natomiast inspekcja serwisowa wymaga już połączenia przez gniazdo diagnostyczne, dlatego łączymy się poprzez MAXIEKU oraz wybieramy moduł o nazwie Reset Lampki Serwisowej. Po połączeniu klikamy na zakładkę Inspekcje i tutaj ukażą się nam wszystkie dostępne opcje. Pierwsza dotyczy resetowania inspekcji olejowej. Jest to ta sama opcja, którą możemy wykonać poprzez komputer pokładowy, co widzieliśmy wcześniej. Ja jednak w celu zademonstrowania jej działania odpalę ją i użyję funkcji Wykonaj. Jak widać, serwis olejowy został wyzerowany. Następna funkcja to reset inspekcji serwisowej. Tę opcję możemy wykonać tylko z pozycji specjalnego oprogramowania, a więc odpalamy ją i klikamy Wykonaj. Ponownie sterownik zresetował wartości i po tak przeprowadzonych operacjach komunikat zniknie z deski rozdzielczej, a naliczanie do następnych przeglądów zacznie się od nowa. Kolejna dodatkowa opcja w tej zakładce to możliwość zmian okresów przeglądowych. Mamy tutaj przygotowane konfiguracje interwałów dla konkretnych krajów i silników. W oknie po lewej stronie możemy podejrzeć, jakie wartości zostaną automatycznie ustalone po wybraniu interesującej nas opcji. Sama adaptacja tych ustawień następuje po zaznaczeniu okienka, które nas interesuje i użyciu opcji Wykonaj. Sterownik wtedy automatycznie zmieni i zresetuje interwały naszych inspekcji zgodnie z tym, co wybraliśmy na podstawie informacji w oknie podpowiedzi. Następne dostępne opcje ukrywają się w zakładce Adaptacje. I tutaj w przypadku tego pojazdu mamy dużą możliwość konfiguracji naszych interwałów wedle własnych upodobań. Zaznaczam, że warto dokładnie i ze zrozumieniem zapoznać się z treścią danej konfiguracji oraz po włączeniu jej sprawdzić, jaka jest jednostka modyfikowanej wartości. Opis oraz wyjaśnienie tych kanałów jest w oknie po lewej stronie. Ja dla przykładu zmienię wartość bazową dla inspekcji serwisowej oraz bazową ilość kilometrów do wymiany oleju, tak abyśmy mogli to zweryfikować na poglądowym wideo. W tym oknie, tak jak wcześniej wspominałem, mamy do czynienia ze zmienioną jednostką, a mianowicie cyfra 1 odpowiada za 100 km, a więc po wpisaniu wartości 200 nasz serwis olejowy wydłuży się do 20 000 km. Czyli po zbliżeniu się do pokonania tego dystansu, komputer będzie wyświetlał komunikat przypominający o serwisie. Oczywiście ja wrócę do podstawowych wartości, ponieważ nie interesują mnie modyfikacje żadnego z interwałów, a przy okazji mogę pokazać, jak sterownik reaguje na nasze ustawienia. Jak widać, jest tu również cała masa konfiguracji, które odpowiadają za możliwość wpisania przebytych kilometrów, jak i dni przebytych od ostatniego serwisu. Jest to przydatne w momencie, gdy nie mieliśmy jeszcze oprogramowania podczas wykonywania serwisu, a znamy datę lub przebieg, przy którym został on wykonany. Wtedy możemy uzupełnić dane w odpowiednich kanałach, tak aby sterownik prawidłowo skorygował czas do następnego serwisu. Mam nadzieję, że chociaż trochę przybliżyłem temat interwałów serwisowych. Jak widać, dowolność konfiguracji w tym modelu jest duża, ale po odpowiednim zapoznaniu się z opisami jest to łatwa czynność. Natomiast jeżeli chcemy tylko pozbyć się komunikatu z deski rozdzielczej oraz zrestartować nasze interwały, to wystarczy zastosować się tylko do opcji z początku filmu, czyli samego resetowania inspekcji.
Resztę czynności wykonujemy najlepiej tylko w przypadku, gdy używamy oleju o wydłużonym czasie efektywności lub gdy chcemy skrócić czas do następnych przeglądów w celu zachowania lepszych warunków dla naszego silnika. Jeżeli interesują się takie filmy o funkcjach dostępnych w programie, zostaw łapkę w górę i subskrybuj kanał. Dzięki za uwagę.